czasy pandemii koronawirusa, wszystko jest niepewne, ale chciałem bardziej zapytać o te zmiany, które wpłynęły, ta pandemia wywołała, czyli na przykład 5 zmian w meczu. Jak pan do tego podchodzi? Czy pana zdaniem to jest dobra zmiana? Wie pan co, to nad tym myślą te bardzo mądre głowy gdzieś tam wyżej nas, bo jak wiemy, ta piłka trochę się pod kontroli wymknęła i jest za dużo tych piłkarzy na ławce rezerwowej. Ja wczoraj oglądałem właśnie, już wracamy do Ligi Mistrzów, Paris Saint-Germain na przykład, jak tam siedzą mistrzowie świata, ludzie za 100 i 200 milionów pokupowani, więc ich trzeba też pokazywać. I myślę, że to jest tylko tym spowodowane, bo ja pamiętam moje czasy grania, jeżeli by mnie trener zdjął w czasie meczu, to bym chyba udusił. Każdy z nas chce grać na boisku, 90 minut, wszystkie mecze, tak? Patrzmy na Roberta Lewandowskiego, Ronaldo jak schodzi z boiska, gdzieś w 80 minut, jaki jest wściekły, Messi, no może ostatni mecz z Bayern München 8-2, to chciał szybciej zejść na pewno chłopak, ale nikt nie chce schodzić, a to jest spowodowane nie jakąś tam pandemią, że ktoś jest źle przygotowany, nie, to jest marketingowo, nie może taki Neymar siedzieć na ławce, czy załóżmy Ronaldo, jest ich bardzo dużo i wpuszczając ich na boisku, no ci chłopacy dostają minuty, jakiś sponsor zawsze mówi, o teraz moje buty pokażę i to tylko myślę, że to jest tak spowodowane takim właśnie sztuczką marketingową, nie, bo normalnie gołą jedenastką chłopacy grają. Kiedyś jak pan był bardzo malutki, to kibice na trybunach wiedzieli. Numer jeden to był Jan Tomaszewski, numer dwa taki, siaki, owaki, cała kadra wiedziała i oni grali wszystkie mecze Mistrzostwa Świata. A dzisiaj te zmiany, te numery na koszulkach, jakieś 99, 27, 33, 00, jeszcze nie wiadomo co, że trochę tego show jest, tak? Są te reklamy, przerywane te mecze, wary, nie wary. No trochę świat się zmienia, piłka się zmienia, więc ja uważam, że te zmiany to na pewno, no tylko służą temu, żeby tym piłkarzom, których się kupiło, ja nie mówię o tych naszych słabych klubach, tak, w Polsce, ale właśnie te wielkie kluby, tak, bo jak widzimy, kto siedzi w tych czołowych, topowych klubach, czy to Bayern München, czy Barcelona, Liverpool i tak dalej, no to ten piłkarz nie po to przychodzi, żeby siedzieć na trybunach, na ławce, on chce też grać, więc ta zmiana jest spowodowana, tak myślę, jestem nawet przekonany, tylko tym, żeby ten milioner nie siedział cały rok na trybunach, tylko wszedł jak Bale w Real Madrid. Nie? Teraz przed sezonem Ekstraklasy bardzo dużo nastąpiło powrotów do ligi piłkarzy z zagranicy. Boruc, Kapustka, Sobota, Kucharczyk. Czy to dobrze dla naszej Ekstraklasy, że ci zawodnicy z przeszłością rozpoznawalni w Polsce wracają do tej naszej najwyższej klasy rozgrywkowej? I tak, i nie. Bo nie wiem, jak tam wczoraj ten strzał Legii Warszawa w słupek w 80 chyba którejś minucie, czy Artur Boruc to wybronił, czy po prostu położył się jak na tapczan i tego tam patrzyłem jednym okiem, bo już każdy czekał na Ligę Mistrzów. Ale Sobota, no też tam tą Bundesligę śledzę, drugą ligę też, chyba 4 lata w tym São Paulo, no grał. Jaki jest powód ich powrotów? Nieprzedłużone kontrakty, tak? Nie łapali się tam, to już była końcówka. Artur Boruc rok w piłkę nie grał. I to jest taki policzek dla tych moich chłopaków, bo mam jednego chłopaka ze Śląska Wrocław i też się go zapytałem. Ja mówię, zobacz, Jasiu Urban stawił cię kiedyś do Ekstraklasy, grałeś, debiutowałeś, strzeliłeś bramkę i pożegnali ciebie, tak? Młodego, perspektywicznego chłopaka, a ściągają gościa, który się nie łapie w São Paulo. São Paulo też walczyło tam o byt, żeby nie spać, tak? I przychodzi chłopak, swoje lata już ma. Nawet karnego Zegła jestem widziałem, że strzelił w Pucharze Polski i no na pewno coś tam do tej szatni może wnieść, tak? Ale jeżeli tacy chłopacy wracają, to znaczy, że poziom jest cały czas słaby. Też chyba czymś, co może cieszyć, to zauważyłem, że w tym okienku jednak te zespoły z Ekstraklasy mniej, mówiąc już, nazywając wprost, tego zagranicznego szrotu sprowadzają, tylko jest dużo transferów wyróżniających się piłkarzy z pierwszej ligi i chyba w takim kierunku to powinno iść, że do Ekstraklasy niech trafiają ci najlepsi z pierwszej, drugiej, a nie jacyś tańsi Czesi, Słowacy, Węgrzy czy z południowej Ameryki, którzy tak naprawdę nie zabierają tylko miejsce tym naszym zdolnym zawodnikom. Nie ma pan rację, tylko że my, mówię, polski piłkarz bardzo jest drogi, bardzo się ceni, a tych wyników nie ma żadnych, tak? I dlatego jak zobaczymy listę strzelców naszej ekstraklasy, tak? No, tam cały czas był Angulo, Paixão, tych naszych trudno szukać, tak? I to byli chłopacy z trzeci klik, drugi klik, więc ci działacze w klubach mówią, no kogo tu brać, tak? Nasz polski piłkarz strzeli no 3-4 bramki, a zagraniczny niby z trzeciej ligi, jak pan nazwał to szrot, jest lepszy i dlatego nieraz w klubach się nie patrzy, jak się nazywa, kolor skóry, tylko patrzymy, kto daje jakąś jakość, który zapewni wygrywanie meczy. No i nasi polscy piłkarze no niestety nie zapewniają, tak? Nie zapewniają. Wczoraj Kanty chyba, tak? Czy jak on się nazywa, ten chłopak, no dał wygraną Legii Warszawa z przeciwnikiem bardzo śmiesznym przecież, tak? Nie strzelił Rosołek, nie strzelił Wszołek, nie strzelił
strzelił Kapustka, nie wiem, czy tam miał już grać, czy nie grać. Ja tak powiedziałem, strzelają właśnie zagraniczni, ratują nam. Więc tutaj nie ma na co patrzeć, kto jak się nazywa. To jest polityka klubów i kluby przez tą pandemię patrzą, żeby to było taniej, ale żeby to miało jakąś jakość. I dlatego każdy trener, szczególnie w Polsce, chciałby mieć swoich chłopaków, fajne akademie, fajnego juniora i tak to powinno być. Tak w tym kierunku to powinno iść, tak jak to robi Lech Poznań, bo tam jest fajna cała grupa piłkarzy. Chwaliliśmy ich przez pół roku, gdzie to oni nie pójdą. Rozpoczął się nowy sezon, nowe transfery, a oni cały czas w Lechu Poznań zostali. Czyli rozumiem, że z perspektywy pana jako dyrektora teraz inaczej pan patrzy na to i ten przepis o młodzieżowcu się panu nie podoba, że nie może pan tak naprawdę wystawić lepszego zawodnika i musi pan wystawić kogoś słabszego, bo liczy się limit wiekowy? Cały czas będę to powtarzał, że młodzieżowiec na siłę wstawiany do składu, to się robi krzywdę przede wszystkim tym chłopakom, tak? Bo my w zeszłym roku mieliśmy bardzo fajnych dwóch młodzieżowców, skończył mi się wiek młodzieżowca i ja bym ich chętnie tutaj widział, tak? Ale no niestety na ich miejsce musiałem dwóch kolejnych młodzieżowców ściągać. I chłopak, który nam 7 bramek strzelił jako młodzieżowiec, dzisiaj gdzieś tam po czwartoligowych boiskach biega i ja nad tym ubolewam, tak? Bo co za różnica, że miał 20 lat w zeszłym roku, dzisiaj ma tam 21, 22 i on już się nie nadaje do drugiej ligi. Nadaje się, bo może on by za chwilę eksplodował, ale nie jest młodzieżowcem, a tych dwóch młodzieżowców musimy tu wstawić, tak? I teraz ostatni mecz pucharowy, fajny nasz młodzieżowiec z Lechii Gdańsk, nawet to był jakiś nasz transfer, trochę pieniędzy wydaliśmy, Rugowski, kontuzja, 1,5 miesiąca i mamy problem, tak? Bo teraz musimy na siłę poszukać młodzieżowca. Młodzieżowiec ma 3-4 menadżerów, oni wiedzą o naszej sytuacji, więc ja już się boję zadzwonić, ile ten chłopak będzie chciał zarabiać, jakie on chciał mieć mieszkanie, czy chce mieć akwarium, czy widok na jezioro, czy na kościół i takie głupoty, tak? A na boisku no niestety wygląda to strasznie i będę z tym tam walczył, no będę protestował, będę się nie zgadzał z tym, że musi być młodzieżowiec, a dobry chłopak, no niestety jesteś dzisiaj już nie młodzieżowcem, siedzi na trybunach, a wiemy, że ten jest 5 razy lepszy od tego młodzieżowca. Gdzieś tam w perspektywie na takie 100 przymiarek, 4 się akurat przebije, bo jest, o, dzięki temu, że był młodzieżowcem, tak? Chyba w Krakowie Michał Probierz zawsze też tam walczył, że za dużo tych obcokrajowców, ale Puchar Polski zdobyli mu chłopacy też zagraniczni, a najlepszym piłkarzem był Pestka, tak? Czyli nasz chłopak, który gdzieś tam u Michała też nie był pierwszym wyborem, ale chłopak właśnie tą swoją ambicją, determinacją, on jest dzisiaj podstawowym piłkarzem i nie wiem, czy młodzieżowiec go wypromował, ten status młodzieżowca, bo jako młodzieżowiec to w ogóle nie grał, tak? I dopiero teraz zaczął grać i fajnie to wygląda. Czyli dobry piłkarz się obroni, obojętnie, czy będzie miał 15, 19, czy 50 lat, tak? Ale no, boisko weryfikuje i żaden trener na pewno nie będzie sobie strzelał samobójczych bramek, powie, nie, bo ten jest ładniejszy, ten jest młody i jego wstawiam, że to jest taki, mówię, temat rzeka, każda teza, idea się obroni, ale mówię, z perspektywy mojego doświadczenia, to wiem, że na siłę nie ma co niańczyć tych chłopaków, oni muszą ciężko pracować. Ja też bym chciał, żeby grało 10 młodych polskich chłopaków, a 5 za 2 lata sprzedać do Dortmundu, Schalke czy do Barcelony. To by było najlepiej, każdy prezes czy działacz klubu w Polsce o tym marzy. No właśnie, powiedział pan o Schalke, pan był piłkarzem Schalke i mnie zawsze ciekawiło, po panu między innymi było dwóch, Waldo i Hajk, to którego pan bardziej ceni za to, co osiągnął w Schalke? Myślę, że mimo wszystko Tomek Waldo. Tomek Waldo był kapitanem, bardziej ułożony, grzeczny chłopak, bardziej szanowany. No Tomek trochę bardziej może szalony. Trochę tam mu się też tam nie udało, za dużo tych papierosów powypalał i tam się to za nim ciągnie niestety, bo w Gelsenkirchen no, mieszkałem prawie ponad 10 lat, córka się urodziła też w tym szpitalu, zawsze mówię, zobacz, Manuel Neuer się urodził, Draxler się urodził, Özil się urodził, a ty kurde mole nie poszłaś w ich kierunku, szkoda, tak żartując. I wiem, na pewno Tomek Hajto też jest szanowany, tak, bo ja też nie byłem wielkim wirtuozem, ale to jest Ruhrgebiet i tam kibic przychodzi, to są wszyscy ludzie związani z kopalnią, z tą ciężką pracą. I ten malocha, czyli takie, to jest to niemieckie powiedzenie, ten, co pracuje ciężko na boisku, jest zawsze doceniany. Tomek taki był, miał chyba 13 żółtych kartek. Ja też nie byłem wirtuozem, ja byłem to do gonienia, do walczenia, do 90 minut rycia tego boiska. I tam kibic w Ruhrgebiecie to doceniał. Inaczej jest na przykład na Bayerach, gdzie Bayern München, tam trzeba już bardzo ładnie w piłkę grać, tam trzeba być elokwentny i pięknie jeszcze wyglądać, że tam są inne kategorie. Ale myślę, że Tomek Waldoch jest bardziej szanowany, był kapitanem zresztą Schalke, tak, zdobywał te puchary, ułożony chłopak do dzisiaj tam pracuje, więc myślę,
Tomek poprzez te swoje jakieś tam no, niezaciekawe zachowania gdzieś u niektórych osób podpadł, ale na pewno jest darzony szacunkiem. Nawet ja, bardzo słaby piłkarz, jako w tamtych czasach, czy dzisiaj patrząc, co osiągnęli jeden Tomek czy drugi ze mną, no to jak pojadę do Gelsenkirchen, ci starsi kibice nawet mnie pamiętają, to córka była zdziwiona, mówi, to jest niemożliwe, żeby po tylu latach ty, jeden z tych ogórków takich tam byle jakich piłkarskich, a kibice ciebie pamiętają. Ja mówię, no piłkarz, Schalke, oni zawsze mówią, a ma Schalke i ma Schalke, czyli jak się było Schalkowcem, to się zostaje do końca życia i kiedybym tam nie pojechał, to zawsze będzie bilet na mecz, jakby nawet nie było miejsca, jakąś mają swoją lożę, zaproszą, że to jest fajne, że piłkarza na zachodzie w Niemczech się bardzo szanuje. My tego nie wykorzystujemy, nie odbija nam, my zawsze jesteśmy skromni, normalni, trzeba się z nimi przywitać, z kibicami, robić sobie zdjęcia, tak nas tam wychowywali i to mi się podoba, to próbuję na polski grunt przenieść, żeby właśnie nie odpływać, żeby nie być jakimś zarozumiałym głupolem, bo być piłkarzem to jest naprawdę coś wielkiego i to zobowiązuje. Też trzeba się umieć zachować, być normalnym.